O tak. Let's go, let's do it! Dobra, let's do it! Dobra. Zaczynamy od obrania sobie Nowak Dandan. To jest ryzyko. Pójdę z Nowakiem. Do nawigacji. Forio, jak ktoś spany, to będę trochę mnie ten, bo te jem chrupki. Także. Poszedł ze mną. To nie jest chrupek. Trzeba wbiegać w więcej osób, to będzie spokojnie. Jest i Kanc. A czemu on taska nie robi? Kanc, a czemu. A stałeś obok taska. Nie wiem, na co czekałeś, bo byłeś tutaj sam. Kanc. Ja bym zaryzykował, jeżeli popełnią błąd. Tylko chcę wam dać znać o tym, co za... Słuchajcie, chcę wam dać znać tylko informację o tym, co zaobserwowałem, co jest dla mnie mega dziwne, bo jeżeli jesteś sam w pomieszczeniu i robisz taska, to stoisz na tasku, a nie stoisz obok taska. I obserwowałem przez 15 sekund Kanza, który się nie rusza, jakby czekał, aż ktoś ma wejść. To jest tylko moja informacja. Jeżeli się mylę, to przepraszam, ale to jest taktyka IQ7. Tylko, że taktyką IQ7 jest to, że byłem z kimś, nie wiem właśnie kurwa z kim, byłem z kimś w magazynie na dole i próbował mnie ktoś zabić, w sensie zamknąć razem z nim, a udało mi się wyjść. Like. Ja robiłem taska. Nie robiłeś, bo stałeś obok taska. Ja jestem na 80% ale na pewien. Ale, ja ale to Karol, poczekaj, na jakim tasku stał? Na O2 był. Ja robiłem te liście. Liście były po innej stronie, bo ja robiłem liście. Jak to po innej liście stronie? Liście były wyżej troszeczkę. No właśnie. Ja byłem wyżej. O2 były śmieci. Nie, ty skoro... byłeś w O2, no właśnie, no to krótka piłka. No to chodź ze mną teraz, Karol. Krótka piłka. To zrobimy razem taski. Hm? Krótka piłka. Nie, bo nie przeżyję do następnej rundy. Jak to nie przeżyję? Zaufam. Aha, przegraliście gierkę, siema. Jedna osoba najwyżej wyleci. To nie jest przegrana gierka. Czyli robił task. Czyli okay. jednak. Muszę pobiegać za Nowakiem teraz, żeby odciągnąć podejrzenia od siebie. Całą rundę muszę za nim biegać, ale całą rundę za Nowakiem. Całą rundę. Udowodnię mu, że to nie jestem ja. Pawcio pewnie miał trzech do łatwego ściągnięcia. Ten już się boi, ten jest obsrany, on nie wie, co się dzieje. I czemu ten debil za mną biega? Dlaczego? Teraz jeszcze strollowałem, że niby uciekam w dół. Nie robię tasku, tylko muszę biegać za nim, żeby odciągnąć sobie podejrzenia. Muszę biegać za nim, żeby mu udowodnić, że to nie jestem ja. Muszę mu to udowodnić, bo mnie zniszczą. Bo zagłosowałem na Kanzę. On ma mózg zniszczony, zobaczcie to. Nie naciskaj! Nie naciskaj! Będę za nim biegał, żeby wiedział, że to nie jestem ja i nic. Nowaczku, jak widzisz, jestem niewinny. Całą rundę, nie mów, że nie! No całą rundę, całą ale rundę. Wiesz, że to mogło wiem, ale zrobi... Nie, spokojnie, zrobiłem tylko jednego taska z elektrycznością, jak się zatrzymałem... No ja właśnie ten ostatni task, co teraz byliśmy w kafeterii, był moim ostatnim. Aha, okej. Ja robiłem jednego wcześniej, jak biegliśmy po tym moście. Chwilę, biegliśmy na dole, Foriowski tam biegł, był tam kto? Przemo, nie? Myśmy mijali Przema. Nie wiem, nie skupiłem się w ogóle na tym, kogo mijam. Pod nawigacją widziałem, jak Przemo wychodzi z Venta i pobiegam od razu na emergency. Dobra, no ja mówię, byłem skupiony na czymś innym, ale zaufam. Nie pożałujecie? No myślę, że tak. Myślę, że jesteś bardzo czyli pewny. Tam, ona? Teraz. No jeżeli tak. Kłamałbyś, no to lecisz w następnej rundzie, nie? Dokładnie. Mi akurat został ten jeden tylko nas, ten Simon mówi, nie? Jeden impostor mniej. Okej. Okay. Nowak robi taski, więc Nowaka mogę już zostawić tak naprawdę. I teraz mogę zaryzykować. Czy pobiec z Dandanem? Jest trochę ryzyko. On nie robi tasków, on biegnie gdzieś w dół. Reaktor. On robi task na reaktorze. I zostawił mnie. O! Jak tu wróci. Tu wróci Dandan. Nie wrócił. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Niektóre taski są faktycznie banalne, proste. A, muszę tę elektryczność tam. A,
spinne. Na wgle dwie osoby tu są? Ciekawe. No Nowak jest niewinny, także o Nowaka to tutaj się nie boję, bo Nowak robił taski. Więc z Nowakiem można się trzymać. A tutaj... Najtrudniejszy task, jaki robiłem. Dobra, kompletny jest Nowak. On też musiał robić taska, patrz, będzie ze mną bieg do końca. Cyber... O-o. O-o. I Dan... O-o. Aspi! Mamy! Emergency! Daj zgłosić ciało! Ale unlucky! Nie, jakby wychodziłam... To jest wszystko udokumentowane. To było widać przez drzwi. To jest udokumentowane. Co masz na swoją obronę? Masz jakieś 180 sekund? Jeszcze mam kolejny dowód. Jeszcze kolejny dowód to jest to, że siedziałem na kamerach przez połowę meczu, bo już zrobiłem wszystkie taski i ona drugi raz robiła te same kabelki. Ja ci powiem, że się krew tak polała za drzwiami, że to jest aż niemożliwe. Ale z drugiej strony... Z drugiej strony... Babcia, nie widziałem całą rundę. Ale siedziałem na kamerach przez całą rundę. Z drugiej strony... Ale Karol, to jest jakby odbił. Ja mi się wydaje, że to Pawcio. Drugiego impostora nie ma. No, więc wydaje mi się, że to jest Pawcio. Karol, jeśli... To wszystko, ale że te drzwi odbijają w ogóle, dobrze wiedzieć. Dobrze, że było widać, że tam niebieski przebiegał. To jest dobrze widać. Ale posłuchaj, Karol, pobierzesz, siedziałem całą rundę przy kamerach, po drugie... Dobra, wszyscy wiemy, kto to był, także dobra. Było fajnie, fajnie. No, patrz, przez chwilę myślałem, że jednak jest bezpieczna. Nie ma opcji. Ale gdyby nie te drzwi, tam było widać, jak się polało normalnie, nie? Myślę, śmieszne. Jakby chciałam go zabić, chciałam się cofnąć, cofnęłam się i chciałam zgłosić, jako że się drzwi otworzyły. O kurde. Ja sobie siedzę... Ale bez kitu, było widać przez drzwi Niki, nie? I to, jak się zabija. Dobra, zrobimy taką taktykę, że pobiegniemy z Dandanem robić taski. Dobra. Aha, bo odwanie ten. Dobra, nawigacja, czy tu ktoś jest? Tu Nowaka tutaj sprzątnąć. Ale po co? Co jest? Kto? Karol, ja mam pytanko. Robiłeś upload teraz? Nie, nie robiłem uploadu. To po co tam stałeś? Patrzyłem, po prostu biegam po pomieszczeniach, no i potem biegnę do tasków, nie? Ale jakby zadanie jest robić taski w danym pomieszczeniu, w którym jest. No ale ja tam nie miałem żadnego taska. To, że wbiegłem do pomieszczenia, to co z tego? Nie rozumiem, coś ci się stało? No, faktycznie, ja byłeś tam, okej, okay, a ty robiłeś tam jakiegoś taska. No tak. No w porządku, no to co z tego? Pamiętasz, jak mówiłeś kilka sekund temu o tym spowolnionym ruchu, jak się ktoś skanuje? No. Forio wchodzi na tą platformę i tego ruchu nie było, tylko normalne wejście na tą platformę. No, że nie miał taska. Nie, no, ja miałem taska, dlaczego powiedział, że miał tego taska. Dobra, Karol, zwracam honor. Ja mogę to sprawdzić z Forio, ale no. Myślałem po prostu, że jak robisz upload, to jakby za szybko, żeś odbiegł tamtąd. I jakbyś powiedział, że robiłeś upload, to by było 100% ty, ale dobra, to są honor. Ja, tak jak powiedziałem, ja mogę sprawdzić opcję z tym wolnym bieganiem. Jeżeli to jest jakiś fake, który zapadał Nowak, to tym bardziej nie wiem, co o tym myślisz. Zadaję na siebie. Jak Forio powiedział, tam jest ta animacja, ja kilka razy tak właśnie, w sensie... To było... No, dobra, zobaczymy, no. Pobiegnijcie ze mną i zobaczycie, co mi chodzi. Mhm. Okay. Ja mam w silcach zadanie, a nie dla tak... mnie to Dandan jest trochę cichy. No właśnie, no bo jak wy się ciągle odzywacie, ja nawet nie No właśnie, nie przekrzykujcie się, proszę, każdy niech mówi tam, wiecie. Dandan robił taska w powietrzu sobie taką. Mamy to. Powiem, to jest spowolniony ruch, on tak wszedł normalnie na to. Wiem, że nie słyszałem. A ma ktoś tego taska? Daj, teraz już przypomnę, jak kogoś zabijemy. Nikogo nie ma. Tu stałem i tak wszedłem. No i właśnie teraz... nie tutaj stałeś, tylko tutaj stąd poszedłeś, tak? Ale teraz wymordacja mało się Na chwilę się tu pokażę, że jestem. Dobra, już. Dobra, Szano, dawaj do wentów. Dobra, dawaj. Kliknij Forio. Nowak poszedł.
Aspi, okej, Nowaki Aspi. IQ milion. Teraz będę biegał w spawcie. Żeby nic się nie stało. Admin. O. Gdzie ciało? Ciało Aspi w dolnym engine. Ja byłem spawciem teraz i widziałem jeszcze po drodze chyba Nowak, stałeś? Patrzyłeś nie, ja stałem. Karol. Nie, ja byłem. Ale ty stamtąd szedłeś. Skąd szedłem? No ty z dolnego engine'a szedłeś. A tam Aspi ciało leżało, nie? Jak ja tam robiłem jakieś taski z Aspi i z Nowakiem, a potem poszedłem w inną stronę. Ja minąłem Karola. Z Aspi i z Nowakiem robiłem na górze te taski. Tak, ja później Karola ten mijałem przez chwilę. Ja też i poszedłem do elektryka, gdzie był Nowak. A ja no na tak, końcu ja byłem spawciem w adminie. Ty wory jeszcze na kamerach tam później siedziałeś, nie? A zanim poszedłem do elektryka, jeszcze chciałem dodać, że Karola widziałem, jak szedł właśnie z tego dolnego engina. No i poszedłem tam, no i to było ciało Aspi, nie? Jak ja tam mijałem z dwie osoby, a robiłem taski z Nowakiem i właśnie z Aspi. I potem poszedłem w inną stronę. W prawo do magazynu Karol, chyba. Gdzie robiłeś taski? Gdzie robiłeś taski? Jednego taska robiłem na górze. Kurczę, nie pamiętam pomieszczenia. Mogę tu gdzieś na mapę zobaczyć? No nie, to jest górny engine. No reaktor... po lewej stronie. Jeden to taki przy wencie robiłem, po lewej stronie. No tam, gdzie Aspi robiła jednego taska. A ciebie już tam nie było. A dobra, a co to był za task? Co to był za task? Który? Ten, co robiłeś tam w reaktorze. Jeden był jakiś elektryczny, a ten drugi... Kurczę, nie wiem, jak to był task, nie pamiętam, jak to był task. Jeden robiłem elektryczny. Karol, robiłem bento obok. Oj, Karol. Ten task to były po numeracji. A, numerki, no, numerki od 1 do 10. No, numerki. No, a wyżej numerki, elektryczny. Tak, kurde, no. Numerki. No mówię. Oj, Karol. Nie, bez sensu. Kant, bo... Jak ja? No i czemu, a Kant no, też już widzę wotę od razu, a czemu? Bo... Po pierwsze, nie ma tam żadnych kabelków w tym. W sensie elektryczne w reaktorze. Na górze, wyżej, jedno wyżej, a w reaktorze to były właśnie numerki, co powiedziałeś. A nie pamiętałem o tym drugim tasku, no to biegaj teraz ze mną całą rundę. Powiem tak jeszcze. Jak wszyscy się skupili na Benbeju, to ja poszłem szybciej, minąłem Dandana, a on był sam, a wszyscy się skupili na Benbeju. I ja bym mógł tak ostro go zabić, nie? No właśnie. Dandana? Chociaż nie wiem, bo równie dobrze mógłbyś mieć cooldowna. Mi zostały jeszcze tam właśnie dwa albo trzy taski. Na pewno przełączenie tam prądu, właśnie w upper engine, jeżeli się nie mylę. To jedno kliknięcie. Jeszcze numerki i Simon Says. Karol, to byłeś w elektryku? Ja skipuję. Nie, robiłem jakiś taki elektryczny task. Elektryczny task, to był, tak. Ale no dobra, w upper engine. Czekaj, no zaraz zobaczę na mapę. Aha, to powiem ci przy następnym wocie po prostu. Teraz zobaczę na mapę. Kurde, będzie przypał. Upper engine, reaktor i lower engine. Okay. No to słucham. Upper engine, środek i lower engine. I robiłem to wyżej, no bo w lower engine była Aspi i tam też robiłem tego taska ostatniego. Czyli upper engine, czyli... W którymś z dwóch, czyli albo wyższy, albo ten środkowy, bo biegłem tam z wami. A w tym, ale chwileczkę właśnie, a w tym na dole już cię nie było. Ale w tym na dole gdzie? W tym na dole, gdzie ja byłem z Aspi i robiłem taska. To o co ty masz do mnie problem? Jak ciebie tam w ogóle nie było? Jak ja byłem tylko tam ja i Aspi. Dlatego teraz zbieram właśnie domu. Teraz pytanie do ciebie. Byłeś w poprzedniej rundzie w elektryku? Nie, bo biegałem z wami po lewej stronie. A w tej rundzie jeszcze nigdzie nie zdążyłem, bo odpaliłeś emergency. A jeszcze wcześniej? Ej, zresztą, dobra, masz jakieś dowody, czy nie masz jakichś dowodów? Czy masz jakiś dowód? Bo drugą rundę już się na mnie uwziąłeś, bez kitu. To może na ciebie zagłosuję. Nowak ciągle oskarża. Odpowiedz. Nie rozumiem, no właśnie, Nowak w każdej rundzie coś ma do powiedzenia. Odpowiedz. Karol, odpowiedz, czy byłeś w jakiejś rundzie w elektryku? Nie wiem, czy byłem w elektryku, bo biegłem z wami po lewej stronie. Nie wie, czy był w elektryku.
No słuchaj, drugą rundę, teraz robisz emergency meeting, a wcześniej masz do mnie jakieś problemy o nieuzasadnione rzeczy. Może to jest twoja wina, może to ty zabiłeś zaspę. Karol. Poza tym ja cię widziałem zaspę. To fakt, bo biegałem. Nie rozumiem, w ogóle nie rozumiem. Nie czaję. No to dajcie mi teraz, mam 120 sekund, dajcie mi teraz wszystko wyjaśnić. No. To jest mój najmocniejszy dowód, który mam i no tak naprawdę inaczej nie mogę. W Upper Engine jest ten elektryczny taki task, gdzie tam się przekręca takie główienko na środku. Wystarczy kliknąć i coś. Tylko przed tym trzeba być w elektryku i zrobić tego taska w elektryku, tam podnieść ten prąd do góry. Karolek nie powiedział, że był w ogóle w elektryku, no bo nie, nawet chyba tego nawet nie byłem, pamięta. Chyba nawet nie byłem w elektryku, więc to też nie jest żaden czyli dowód. Czyli nie mógł mieć tego taska w Upper Engine. Potem zszedł do reaktora. Powiedział, że są tam, że też jednego taska zrobił, numerację, którego też nie wiedział. No to co z tego, że nie wiedziałem? No bo zaraz robiłem drugiego taska niżej, to nie pamiętam, co robiłem przedtem, bo biegałem, no to chyba normalne. Jak mam 10 tasków na mapie... If you are crewmate, name every task. Nie wiem, dla mnie nielogiczne kompletnie. To jest dla mnie najmocniejszy dowód i to jest dla mnie wystarczający dowód. Okej, okay, to ja możesz sobie nawet co rundę głosować. Ja skipuję, bo ja nie mam nic, nawet gościu nie da pograć, bo cały czas robi. Jest jeszcze teraz Emergency Meeting. Ej, Karol. Jak mówiłem o Kandzie, że był w adminie, to... Jak Kant wychodził z Medveya, to nie wyglądało, jakby szedł do admina. Ja nie wiem, takiej gierki jeszcze nie miałem, bo tu każdy coś kręci. A to, że Nowak się czepia w ogóle mnie od dwóch rund, teraz będę cały czas za tobą biegał i udowodnię, że to ty. Jeszcze jedno. Byliśmy we trzech zaspi. We trzech? Tam były jeszcze dwie osoby chyba przebiegały po drodze. Po drodze przebiegały, ale byliśmy we trzech i nagle zaspi nie ma. A ja byłem w elektryku. Jak na razie to na ciebie ludzie głosują, więc się zastanów. Potwierdzi to Aru, potwierdzi to Forio. Więc się zastanów, czy warto. Znaczy no Nowak był ze mną w elektryku. Dla mnie to jest obvious, dla mnie to wystarczy. Czy zejdę do wentów? Jest opcja zejścia do wentów? Zaryzykuję, mam nadzieję, że nikt mnie nie widział. Nowak, chodź, pokażę cię. O nie. O nie, zdążę, nie. Karol wyskoczył z Venta na moich oczach. Mówiłem! Jak z Venta, jak ja cię nawet nie widziałem, a kto to mówi? Byłeś ze mną w Shieldsach. Aru. Robiłam zadanie w Shieldsach i wyskoczyłeś za mną z Venta. No jakiś nie rozumiem, jakieś dowody. Oj. Goniłem mnie przez pół mapy. Jak mnie w ogóle za nikim nie biegłem teraz w tej ludzie? Jakieś dowody? Ktoś był w adminie? Gdzie są silcy? Prawy dolny. Ale kto ma odpowiadać, bo ja nie rozumiem. Kto pyta? Aru. Aru mówi, goniłeś mnie przez pół mapy od silców aż do emergency. Bo widocznie Karol chciałem zabić, by nie było, że no. Że na niego. Ale jakiś dowód na to, że w ogóle z jakimś biegłem? Ktoś ma jakieś coś, kamery ktoś patrzył? Ale się doszukuje dowodów. Oj, nie chcesz ufać, nie? Słuchajcie, gram za Ru pierwszy raz i nie wiem czemu takie wotę na mnie. I to drugą rundę z rzędu. Więc jak dla mnie to... Nowak się wziął na mnie od pierwszej rundy, a druga runda to Aru. Więc nie wiem, czy nawet PW sobie nie wysyłają. Jestem pewny, że to ty, tylko nie mam po prostu... No... Nie chcą mi zaufać. Dlatego dwie osoby wcześniej na ciebie zagłosowały, a teraz napisałeś drugiemu impostorowi, żeby po prostu się uwziął na mnie. Więc prosta sprawa. Może też być tak, że Nowak i Aru są. Jak dla mnie to jest teraz oczywiste, już teraz dopiero. Także już wiem, czemu się na mnie uwziął. Także... Nowak strasznie podejrzanie, moim zdaniem, się zachowuje. Jakby on tylko na jedną osobę się sfokusował, próbuje... Ja daję na Nowaka. I jakby... Bo to jest 100% mi się wydaje, że w tej rundzie... Oj, jeżeli zdechnę, to wiadomo kto. No nie bardzo. No, nie bardzo. Nie wiara! Nie wiara! Jak z tego wybrnął? Najlepsza gierka ever. Co ja zrobiłem?
jak porobiony i wsypałem jego crewmate'a. Jego crewmate'a wpisałem. Tylko teraz co wymyślić. Dla mnie taktyka. Czemu znowu? Co jest? No, czyli wiadomo kto. Jak Nowak nim nie był, no to... A Aro mówi, że Karol wyskoczył z wentów i potem gonił przez całą mapę. No dobra, ale po pierwsze, czy są na to dowody? Że biegłem za kimś całą mapę. Z kim? Kto teraz ze mną był? Czemu, Kant, nie chcesz dać zagrać normalnej rundy, tylko od razu emergency? Wotę emergency, bez sensu. Dajcie zagrać, zobaczcie, kto jest impostorem. Nie, 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 tego nie rozumiem. Wygram tę gierkę. Druga runda z rzędu, spoko. Dajcie, jak skończymy limit, dwa emergency. Dajcie pograć po prostu. Limit po tej rundzie. Pójdziemy na shieldsy. No tu mi jest nic niegroźne. Kans ten będzie za mną szedł teraz. Będę stał przy nim, żeby... Trochę za nim pobiegam, żeby miał takiego mindfucka troszkę. No ale Aru wie o mnie i co rundę będzie na mnie głosować. To jest trochę przypał. Tam Pawcio nas widział. Całą rundę. Nie, nie mogę go teraz sprzątnąć. Nie mogę go sprzątnąć. Ten tu wróci zobaczyć, czy z Forio wszystko ok. Oczywiście, że tak. Że to niby nie jestem ja. Że mogłem już zabić dwie osoby po drodze. Na spokojnie trzeba to zrobić, ale to jest dobra giera. To jest naprawdę dobra giera, tylko trzeba ją dograć do końca. O, jeden z lepszych odcinków. Teraz tak, zobaczymy, co odwali Dandan. Całą rundę będę za nim biegał. Całą rundę. Całą rundę. Jakbym teraz ściągnął Aru, tylko musiała być sama. Całą rundę. Powiem, że już w pewnym momencie nie chciałem się za nim biegać. Jest ich tu za dużo. Pięciu typa. Dandan, nie rób głupot. Musiał go zgłosić. Korci już, żeby kliknąć, ale... Muszę od razu znaleźć się po drugiej stronie. Jak już będę po drugiej stronie, to wtedy można zrobić killa. Na kimś najbliższym, kto tu będzie. Żebym miał jedną rzecz do zrobienia. Kant. Szkoda. Jest źle. Niech wytują. Aj, dobra. Był... Tak, zamknęły się drzwi, jak chciałem wejść do elektryka i nagle... Kto to mówi? No nieźle, ja widziałem Pikachu w elektryku. No tak, bo jeszcze chciałem zobaczyć, czy tam ktoś nie był. Ja widziałem właśnie Pikachu w elektryku wcześniej. Elektryko, przy wejściu do elektryka leżały dwa ciała. No tak, bo jeszcze chciałem sprawdzić, czy dwa ciała, a tam było ile osób? Cztery? No właśnie nie wiem, no dwa ciała. No nie, no to musi być dwóch impostorów musiało tam być. No. I to... Co? Ja podejrzewam Aru, bo gdy stała w miejscu, po czym koms zostały sabotowane, Forjowski jeszcze się wtedy ruszyło. Czyli co, Aru i Pikachu?
Ja podejrzewam, że to jest Pikachu i Chibi. Chodziłem do elektryka i w środku był Pikachu i to po prostu był taki już, nie wiem. Ale powiedz okay. mi, jak ja miałem zabić dwie osoby na raz? To dla mnie nie wszystko. Nie wiem, mógł być w środku z tobą drugi impostor i albo siedział z tyłu, albo mógł być Gwentem. Raczej ucie Gwentem, no bo dwa ciała obok siebie to za podejrzane. Proszę sprawdzić, czy ktoś tam, czy kogoś tam nie ma, ale potem się wróciłem i zrobiłem to emergency. Jak dla mnie sabotaż trochę. No, Michu. Sorry, ale trochę się zachowujesz zbyt. Ja po ciocie miałem okazję naprawdę się zabić. I Aru teraz na mnie nie zagłosowała. A na siebie. Mogłam na ciebie zagłosować, ale zaraz będę... Trochę dziwne, że nagle nie głosujesz na mnie. Dobrze, będę na ciebie głosowała. Mógłbym ją wykluczyć. Mógłbym to wykluczyć teraz. I mógłbym ją wykluczyć z gierki teraz. Czekaj, Shieldsy. To jest kółko, task z kółkiem. Trzeba, żeby dobrze grać w Among Us, trzeba znać wszystkie taski, w których miejscach się znajdują. I to jest zazwyczaj ciężka robota. Aczkolwiek ta gra teraz jest jeszcze do wygrania. A to, że wyeliminowałem Nowaka, to jest po prostu hicio. Będzie jeden z lepszych odcinków w ogóle do oglądania. Tu mogę zabić pierwszą osobę, która wbiegnie, chociaż mijałem się z Pawciem. No nie, a już tak ładnie było. Karol był i Wiedziałem, że to Karol, ja wiedziałem, że to on. O, ale... Ja zrobiłem od was specjalnie, żeby was rozdzielić i od razu pierwsze co zabić. Ale nie, ja musiałem ostatniego paska zadobyć. Powiem wam tak, wyeliminowanie Nowaka to jest hitem w tej gierce w ogóle. Nie wiem jak ja to zrobiłem, ale to jest szaleństwo jakieś. Ale czekajcie, gdyby Dandan się nie odezwał, że no trochę śmierdzisz, a potem next runda, no trochę śmierdzisz. No. O, kolejna osoba, no trochę śmierdzisz. Ja tylko chcę powiedzieć w ogóle, tak. Zostałem wyeliminowany. Dziwne, że żeście nie skojarzyli, że byliśmy tylko we trzech. Ja, Karol, Aspi. Aspi nie żyje, ja nie żyję. No, ale słuchajcie jeszcze tego. Faktycznie całą rundę biegłem za Aru. Całą rundę i brakło mi sekundy, żeby zrobić killa przy emergency i chciałem zrobić sabotaż, nie?